Tym razem w moje ręce trafił jeden z najbardziej wyczekiwanych smartfonów marki HomeTom. Oto HomeTom HT20, który może pochwalić się m.in. wzmocnioną, odporną na wnikanie wody oraz pyłu obudową. Zacznijmy tradycyjnie od zawartości zestawu sprzedażowego. W pudełku oprócz urządzenia znajdziemy ładowarkę sieciową, kabel USB, folię ochronną, zestaw umożliwiający skręcenie obudowy oraz instrukcję obsługi. Wróćmy jednak do naszego dzisiejszego bohatera, czyli HomeToma HT20. Smartfon ma wyświetlacz HD o przekątnej 4,7 cali, pokryty szkłem Corning Gorilla. Pod ekranem umiejscowione zostały trzy klawisze pojemnościowe, bez podświetlenia. W górnej części ulokowane zostały natomiast standardowe czujniki, głośnik oraz 5-megapikselowa kamera. Na tylnym panelu osadzony został 13-megapikselowy aparat główny. Tutaj także jest czytnik linii papilarnych. Na prawym boku znajdziemy przycisk do regulacji głośności, jak również włącznik. Na górnym obrzeżu pod gumową zaślepką znajduje się wyjście słuchawkowe, zaś na dolnym port micro USB. Lewy bok urządzenia nie został zagospodarowany. W tym miejscu warto jeszcze dodać, że obudowa HomeToma HT20 spełnia normy standardu IP68, co oznacza, że smartfon może przebywać pod wodą do 30 minut na głębokości do 1,5 metra. HomeTom HT20 napędzany jest przez 4-rdzeniowy procesor oraz 2 GB pamięci RAM. Na pokładzie znajdziemy również akumulator o pojemności 3,5 mAh, podwójny slot kart SIM, a także 16 GB pamięci wewnętrznej. Całość pracuje pod kontrolą Androida w wersji 6.0. Ja zabieram się za testy, a Wy, jeśli macie jakieś pytania dotyczące HomeToma HT20, napiszcie je w komentarzach.